No, jeszcze odrobinę cierpliwości. Jeszcze odrobinę cierpliwości, dlatego że ta dzisiejsza deklaracja, ten dzisiejszy podpis prezydenta Donalda Trumpa oznacza, że administracja amerykańska w osobie prezydenta przyznała, że ten odsetek odrzuconych wniosków w Polsce spadł poniżej 3%, a to oznacza, że zniknęła ostatnia przeszkoda w drodze do ruchu bezwizowego. Teraz piłka po stronie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To departament musi teraz przeprowadzić pewne procedury, zmienić pewne procedury administracyjne, kwestie bezpieczeństwa. No, chociażby poinformować przedstawicieli wszystkich lotnisk w Ameryce o tym, że Polacy posiadając właśnie paszport mogą przyjechać bez wiz. Ile to będzie trwało? Kilkadziesiąt tygodni, tu możemy rzeczywiście tylko przewidywać, ale tak jak powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie swojej wizyty w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, usłyszał, że być może to będzie początek stycznia. Tutaj na korytarzach można było usłyszeć takie jeszcze bardziej optymistyczne stwierdzenia, że być może przed świętami Bożego Narodzenia. No, nie zmienia to faktu, że dzielą nas miesiące najpewniej od tego, by każdy, kto chce pojechać w celach biznesowych czy turystycznych na 90 dni, mógł to uczynić bez wizy. Ale jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o prędkość, o szybkość w tej deklaracji, przecież do końca września Departament Stanu miał czas, by podsumować odrzucone wnioski. Mamy początek października, a prezydent Donald Trump mógł spokojnie poczekać kilkanaście, kilkadziesiąt dni, może kilka tygodni, żeby ogłosić te informacje. A uczynił to rzeczywiście niezwłocznie, co oznacza, że rzeczywiście lubi Polaków, no wielokrotnie bardzo pozytywnie się o nich wyrażał. Dzięki temu między innymi już niebawem będziemy mogli pojechać do Ameryki bez wiz.